Proszę Państwa, EMSC 2 TV, zaczynamy nasz dzisiejszy mecz. Witam Was serdecznie, witają Was również koty. Przejdźmy na naszą mapę. Nasza mapa to Frost LE i Gamehart Light. Po stronie prawej jest Senin, po stronie lewej jest Ray z teamu Indark. I cóż, jaka to jest impreza, jak... O, tu jest jaka to jest impreza, proszę bardzo, Sapphire Winter Challenge by EMSC 2 TV. Yes! Piękne, śliczne, sam to zrobiłem, sam zrobiłem logo, wygląda szczerze powiedziawszy trochę obrzydliwie, ale najważniejsze, że jest Sapphire i Winter Challenge by me. Napisałem do faceta z Gameharta, żeby wrzucił te logo i wiecie co? Wrzucił bez problemu, jest też moje logo normalne, ale to jest najważniejsze, że takie rzeczy będą się teraz tutaj działy. Chyba trochę większe mógłbym dać, ale on powiedział, żeby to było takich rozmiarów, więc skoro powiedział, że takich rozmiarów, to niechże tak oczywiście zostanie. Cóż ciekawego tutaj ma? Jest Ray z jedną probą, próbuje tutaj skautować, nie trafił. Ray, gracz z, nie będę mówił jakiej ligi, sami zgadnijcie, po APM-ach Senin, gracz z Grandmastera. I teraz Senin powiedział, że jest tutaj pewnego rodzaju presja, bo pożyczył bratu pieniądze, a poszedłby na pizzę. No i tutaj jest... No i jest taki problem, że ma ochotę wygrać te 100 zł, bo 100 zł jest za miejsce pierwsze, za miejsce drugie jest 50 zł, no i do tego wszystkiego, aby było sympatyczniej, będziemy mieli Canon Rusha, bo ja czuję Canon Rusha, jak Senin wypadł na Canon Rusha na złoto, to bym się turlał ze śmiechu i mówił ha, 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 byłoby zabawnie. Troszeczkę chyba o pajlonika jednego tutaj za dużo, nerwy, z tego co widzę ze strony tej Reja. No ale będzie robił tego Canon Rusha. Ciekawi mnie jak to wyjdzie. Senin może stracić tą ekspansję. W ogóle nie zeskautował tutaj jeszcze. Nie ma nie wie co się dzieje. O, proba się na chwilę pojawiła i jest pierwsze działo. Senin to widzi, Senin tego nie widzi, więc Canon Rush na Grandmastera. To może być ciekawe, to może wyjść, to może zadziałać. Pamiętajcie, że to jest BO1, czyli tylko i wyłącznie do jednej wygranej. I jebut twoja mućka. W tym momencie można by powiedzieć, potrzebne są gdzieś z tyłu spajny moim zdaniem. Z jeden spajn by się przydał i by wystarczył, żeby to obronić, bo to jedno działo jest za bardzo do przodu postawione. Senin już się zorientował, co się dzieje. Jak już powiedziałem, to jest BO1. No więc Canon Rush do tego wszystkiego, Canon do obrony, ekspansji nie ma, więc wystarczy to wybronić i Senin będzie w domu dwa spajny dorzucone. Przydałoby się jeszcze jedno te działo tak naprawdę tutaj wcześniej dać. Miałby pewność, że ekspa wypadła, lingi już gdzieś tam biegną z tyłu, to wszystko rozwalić. Co jest ważne? No to ważne jest w tym wszystkim to, że jest tylko jedno działo, dwa spajny powinny sobie z tym jednym działem z przodu poradzić. Nie wiem co z drugim, ta ekspa nie wygląda zbyt dobrze, spajny późno postawione. Byłoby fajnie w takim wypadku, gdyby to się udało. No i ekspa będzie stracona, zobaczymy co będzie atakował, powinien atakować przede wszystkim, nie, ekspę wszystko, ekspę, jakby atakował ekspę, to by ją zniszczył i nie atakuje ekspem, wielka szkoda, że nie atakował ekspy, bo ta już by przestała istnieć w tym momencie. Ślicznie. Wybronione, a szkoda, XP naprawdę można było zniszczyć, to była ta jedyna nadzieja w tej sytuacji. Gdyby działa atakowały ekspansję, zostałoby to bez problemu oczywiście zniszczone. Na 100% to udałoby się w takim wypadku rozwalić, niestety to nie miało miejsca. No trochę szkoda, no ale cóż, biedny człowieku może tutaj poradzić. Byłoby zabawnie, byłoby na pewno bardzo zabawnie, jakby Senin w takim momencie stracił ekspansję na gracza ze złota. Ach, chyba powiedziałem, że to jest złoto, no ale byłoby ciekawe. No cóż, czekamy teraz tutaj ładnie, grzecznie, aby to się w jakiś sposób skończyło. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Senina. Zerknę, niestety muszę się trochę zajmować, musi uważać, żeby na jakiegoś dziwnego Olina nie wpaść, ale jednak mimo wszystko różnica w skillu jest zbyt duża, aby udało się cokolwiek złego tutaj chyba w takim wypadku zrobić. Cóż więcej, cóż jeszcze? Haczerka grzecznie czeka, trzy dronki są, Overlord jakiś tam siedzi, Mothershipcore również siedzi, Warpgate siedzi, wszystko siedzi na miejscu, wszystko jest tak, jak powinno być. Ślicznie i cudownie wręcz. Cztery lingi już biegną sobie na dół tutaj trochę poskautować, a my mamy na razie święty spokój. Ja jeszcze może powiem parę rzeczy na temat, jeżeli chodzi
na tem... tutaj proszę bardzo, probka sobie grzecznie jedzie gdzieś tam do przodu. Za chwilę będą chciały te dwa lingi gdzieś się tutaj władować. Zobaczmy, co Mothership Core wykombinuje. Jest sentry, jest chronobustowane takowe sentry. I na razie spokój. Na razie ten moment spokój. Do tego wszystkiego jeszcze Twilight Council został dorzucony. Trzy gatey, więc 4-gate Twilight Council. Myślę, że zagra, nie mam pojęcia, co zagra gracz ze złota, bo nigdy nie wiadomo. Co takowy może zrobić? Pamiętam, jak no był taki czas, że sobie próbowałem lepiej pograć. Wargate, niedługo będzie gotowy. Próbowałem sobie grać, uczyć się. To powiem wam jedną rzecz, że jeżeli czasami dostawałem, grałem z widzami, dostawałem kogoś ze złota, częściej przegrawałem z nim niż z kimś na przykład z platyny tam wysokiej albo z diamentu. Z tego względu, że ja się gubiłem, co oni mogą chcieć zrobić. No i proszę bardzo, niewiarygodne Dark Shrine. Tak zwane When Behind Go Dark Shrine. Więc nierówna walka, ale może coś się... Może uda się coś zrobić. Mimo wszystko. Może uda się wygrać. Kto wie. Zobaczmy, proszę bardzo. Pylon aktualnie jest podgryzany. Został tutaj ładnie odkryty. No i czekamy na jakiegoś... Jest spor w sumie z tyłu, więc nie ma czym się martwić. Jeden, drugi. No nie ma trzeciego. Jest trzeci. Śliczny ten trzeci spor. Bardzo ładny. Taki złoty. Za chwilę pylon został, tak też jest, pylon został tutaj unicestwiony. Aby było ciekawiej, Sapphire Winter Challenge by EMSC2TV. Pięknie to wygląda, ślicznie, jestem z siebie nawet w jakiś sposób dumny. Mam nadzieję, że uda się innych sponsorów załatwić i to w jakiś sposób ich na przykład przyciągnie. Coś takiego, że w ich tych turniejach będzie właśnie coś takiego się tutaj pojawiało. No i dobra, zobaczmy, dwa lingi. Nie myślą, żeby gdziekolwiek się... Nie wbiją. Zeskautowało. Widać, że w Forge'u to wszystko pięknie działa. Znowu pylon jest postawiony, znowu zostanie odkryty. Mamy jakiegoś tutaj Darka. Na razie bez Darków Templariuszy nikt się nie schował, nikt się nie ujawnił. Jest no lekki problem z tym i najwidoczniej ktoś mnie bardzo mocno kocha, ale odebrać w tym momencie tego telefonu chyba jednak nie mogę, gdyż to nie wypada w trakcie pracy odbierać telefony. Prawda? Nie wiem jednak, kto to może być taki, więc spróbuję odebrać, bo to może być ważne. Dzień dobry, tu automatyczny system, taki i owaki, nie zapłacił pan rachunku, kłamstwo, zapłaciłem rachunek, bo to właśnie jakiś dziwny numer, czasami trzeba odebrać. Więc zakopujące się roucze, żeby było ciekawie, przejdą tutaj gdzieś dołem. No myślę, że Sennik chce się trochę tutaj pobawić ze swoim przeciwnikiem, no ale dlaczego by nie? Oczywiście jest działo, będzie upierdliwe, ale jeżeli podbiegnie pod to, zniszczy działo, zakopie się, przejdzie dołem i będzie bardzo bezpieczny. Nikt mu krzywdy nie zrobi, z przodu zarzucane są cztery darki, więc oddział morderców po 3 minutach czasu StarCrafta się pojawia od czasu wybudowania Dark Shrine. Troszeczkę późnawo, no ale lepiej późno niż wcale. Mamy ciekawego tutaj Walla, jakby bał się, że coś mu dziwnego wjedzie do bazy. Dwa spajny z przodu, no i do tego oczywiście spor pokażą, co złego się dzieje. W sumie jakiś kamikaze run na haczerkę by się udał, tylko jeżeli to byłby Warp Prism. To tak, jak najbardziej wtedy udałoby się coś takiego zrobić. Tak? Nie bardzo. Tak, nie bardzo. Tu też ekspanie zostanie zniszczona. Wpadają sobie te darki, zostają podgryzione lekko. No i teraz ewakuacja. Czekamy na te roacze. Speed na roachach będzie gotowy, speed zakopywanie się również będzie za chwilę gotowe. Plus 2 do ataku jest. Pneumatic Carapace również jest, więc na razie... No, rozwal XP, dawaj ją. Pnij XP. Ślicznie, no chociaż to się... Nie udało się. Zabij dronki. Nie zabił dronki. Kurde, tak niewiele brakowało i dronko zabił. Tak, gdzie jest Overseer? Leci już Overseer, już goni te darki. Teraz na holdzie tylko zatrzymał. To jest chamstwo. Już jest chamstwo i drobnomieszczaństwo. Papa. No jak on mógł coś takiego zrobić? No i Pneumatic Carapace za chwilę będzie gotowy. Będzie można szybciej latać Overlordami. Po co i na co i dlaczego, to nie wiem. No chyba po to, żeby Overseer szybciej... Żeby Overseer był razem z tą armią. Ile jest roachy? 35 sztuk. Obrony tutaj zbyt wielkiej nie ma, więc można się zakopać. I dołem powolutku, powolutku przechodzić do środka. Dobra, zobaczmy. Trochę tych centry tutaj oczywiście siedzi. Co te zakopane ale ładne jest to logo Winter Challenge by Sapphire. By Emil. Ekspansja u dołu szybko zostanie tutaj zniszczona. To są po prostu takie ukryte, ukryta opcja roachowska. Za chwilę wyskoczy.
Na dwa strzały to powinno być i jedno zniszczone, drugie zniszczone, ależ piękne, cało rozwalone. Czy jest coś, jakiś obserwer albo coś w tym stylu? Nie ma obserwera, jest tylko i wyłącznie te jedno działo tutaj i podchodzi bardzo... Oj, 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 to musiało boleć. To musiało, to zabolało. No i w tym momencie Selin niszczy resztki przeciwnika. To ewidentnie mocno boli, zakopuje się i do tyłu. Nie wiem, czemu w sumie się zakopuje i próbuje uciec, skoro on to już wygrał. Czy się bawi z przeciwnikiem, czy też nie? Selin, nie baw się jeden, czy nie baw się... Gdzie ty idziesz? Kolos, stop. Stop, kolos. Czy zakopane rocze wolniej chodzą pod tym, czy też nie? W sumie dobre pytanie. Czeka, czeka, czeka. Obserwer się pojawił. Trzeba będzie walczyć. Dobra, widzi. No i nie ma co. Trzeba już walczyć, nie ma co uciekać. Za chwilę wyskoczy. Goni tego kolosa. Jeden strzał, drugi strzał pada. Zety za chwilę powinny być również wykończone. No i teraz jeszcze lekka taka zabawa, żeby uleczyć co niektóre jednostki. Wzywanie salków w takim miejscu nie jest dobrym pomysłem. I on się z nim bawi. Tak nie można. Czy mi się wydaje, czy ten... Tak, ten Roach się cały czas leczył, tak szybko jak obrywał. Nowe jednostki są wzywane. I to jest wredne, wiecie co, to jest naprawdę nie... Tak się nie robi! Tak się nie robi! Patrz jak te Roachy się leczą. No dobra, Selin miał plus 2 do, plus 1 do obrony, więc tutaj trochę się trzyma. Czeka i czeka i czeka i... Nie wiem na co on tak naprawdę czeka. Teraz wyskakuje, zestrzeli Immortala na jedną salwę i znowu się zakopuje. No, czeka na Patrick Glenz i nie wiem o co z tym biega. Nie jestem w stanie zrozumieć, no ale teraz widzimy, że przeciwnik pomyślał, zaczął przeciwnika tutaj... fokusować, brać na cel. Okej. No dobra. No cóż. Roach Imba. Nie no, Roach Imba. Niech będzie. Co się będzie działo? 20 inwestorów, więc będzie chciał tutaj zaspomować infestę teranami najwidoczniej. Okej. Okay. Był jakiś taki numer, to w becie Wings of Liberty jeszcze, gdzie Roach zakopywał się tak szybko, że potrzeba było 3 zelotów, żeby zadawać mu w końcu jakieś obrażenia. Potrzebna była 3. Aha. Nie otruł 3 Stargate'ów w rogu, to i tak ci nic nie pomoże. No dobra, więc Ultralisk Cavern... 5 karierów to trochę mało, biorąc pod uwagę na ilość infested teran, którzy się za chwilę tutaj pojawią. Ale no okej, niech będzie. Niechże tak zostanie. Czekamy na tą masę infested teran. I czekamy. I czekamy. Jeszcze tej Adrenal Glance jest w przygotowaniu. Zobaczmy wydatki jednostki stresowej 2000 do 11 tysięcy. Tylko paru infestę teran. Jednak chcę walczyć. Fangal, jeden, drugi, dobra. To chyba będzie się kończyło za chwilę. Mass Recall! I trzeba uciekać grzecznie do bazy. Kilim, Kilim Senin. Dajesz, no dobra. Te zety z przodu wezwane. Nie wiem na co. Photon Overcharge z przodu odpalony już. No i znowu czekamy na infestę teran. W dużej ilości bym powiedział. Tak też jest. Właśnie są rozrzucani, więc tutaj większych problemów raczej nie powinno być. Okej. Okay. Puścimy to. Ładnie, pięknie.
ultralińskiej albo coś w tym stylu, tylko 10 tysięcy minerałów. Sejm powiedział, że Kacper się ubratuje, właśnie teraz odkłada w minerałach. Nie wiem, jaki jest kurs minerału do złotego, no ale chyba nie jest zbyt wysokim. I jeszcze dwa kolosy na razie się pojawiły, to może być lekki problem. No dobra. Należałoby to chyba jednak zakończyć za sekundkę. Jeden kolos pada, drugi kolos pada. Ekspansja chyba też pada. I chyba Senin to wygra. Mam wrażenie, że Senin może to wygrać. Mam naprawdę wrażenie, że Senin może ten mecz wygrać. Mhm. Ewidentnie. Tak też jest. Infestetteranie są dorzucani. Grzecznie przechodzimy sobie dołem. No prawie się udało. Prawie robi jednak wielką różnicę. I kolejny mecz będziemy mieli już za nami. Sapphire Winter Challenge by EMSC2TV. Wyjdź z tej gry. I wychodzi z gry. No i dobra. To by było na tyle w tejże grze.